Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy. To oczywiście kolejny odcinek Dying Light. Wracamy do kolejnych misji. Wydaje mi się, że po dwóch misjach związanych z wyzwaniami na jakiś czas, przynajmniej na kilka odcinków, daruję sobie wyzwania. Dzisiaj zajmiemy się dwoma niezbadanymi punktami na mojej mapie, które obadałem sobie ostatnio. Nie do końca wiem, co się w nich znajduje. O ile dobrze pamiętam, są to punkty, w których ktoś powiedział mi, że coś widział, że być może coś tam się dzieje. Trzeba po prostu tam iść to sprawdzić. Jeden znajduje się tuż obok mnie. Wybierzemy się tam na początek, ponieważ coś podobno dzieje się w środku. Następnie wybierzemy się na drugi koniec mapy, ponieważ tam widziano ludzi Raisa. No i cóż, skupmy się na rozgrywce. Nasz punkt znajduje się gdzieś tam? The fuck? Ty to kto? Nie do końca wiem, kto właśnie dołączył do mojej gry. Ale nie chcę ciebie tutaj. Idź sobie, sio! Sio! Sio powiedziałem. Tak znacznie lepiej. Wyłączyłem sobie grę publiczną na prywatną. W tym momencie każdy mógł do mnie dołączyć, nie wiedzieć czemu. Dobra, skupmy się na punkcie, o którym mówiłem. Nie do końca o to chodziło. Dobra, 180 metrów ode mnie. Generalnie pomiędzy graniem w Dying Light a grałem w inne gry. No i cóż, klawiszologia niestety troszeczkę inna. Fuck. Dobra, wynieśmy się stąd, ponieważ za moment na tyłek wejdzie mi stado wirali. Gdzieś niedaleko tutaj podobno coś dzieje się w środku. Nie do końca wiem, o co chodzi. Nie do końca też pamiętam, kto dał mi to zadanie, bądź powiedział mi o tym miejscu. Czyżby tutaj? No nie, raczej nie. Raczej po drugiej stronie tego budynku. Spróbujmy może gdzieś od góry dachami. No i cóż, wygląda na to, że jesteśmy w punkcie, o którym była mowa. Bądź w niedalekiej jego odległości. Nie jestem w stanie wejść tutaj, nie jestem w stanie wejść tam. Spróbujmy generalnie obejść sobie ten budynek wokoło. Raczej nie widzę wejścia nigdzie na poziomie ziemi. Być może gdzieś od piwnicy? Dobra, tutaj też raczej nie. Spróbujmy w takim razie gdzieś na wyższych piętrach. Nadal pamiętam, jak otworzyć skrzynię, na szczęście. A w środku? No cóż, niewiele. Kawa oraz pałka policyjna. Wybaczcie, okrutna pałka policyjna. Zabierzmy sobie okrutną pałkę, zabierzmy sobie cokolwiek mamy tutaj. No i cóż, spróbujmy znaleźć jakiegoś rodzaju wejście do środka. Być może tędy? Halo? Dobra, kolejna skrzynia. Rozumiem, że musimy przesunąć szafę, a następnie wejść do środka budynku. Już oczywiste jest, że tam coś jest. No dobra, przesuwamy. Halo? Halo? Nie do końca rozumiem, co miałoby się tutaj dziać. Dom wygląda całkiem normalnie. Alkohol w lodówce oczywiście oraz hałwa. Może tutaj? Hej, otwieraj! Kim jesteś? Crane, z wieży, słyszałem krzyk kobiety. A, ta, moja żona, ona właśnie rodzi. O kurde, mogę jakoś pomóc? Potrzebny nam alkohol. Do odkażania. No pomóż, proszę. Alkohol? Przecież macie alkohol w lodówce. Halo, mam alkohol. Cześć, znalazłem alkohol. Dzięki, to nam bardzo pomoże. Ale
Tylko tyle znalazłeś? Raczej niezbyt dużo. No sam bym poszedł szukać, ale przecież żony nie zostawię. Spróbuję znaleźć więcej. No dobra, rozumiem, że potrzebujemy więcej alkoholu. Nie do końca rozumiem, czy gdzieś tutaj mamy zaznaczony punkt, gdzie powinniśmy szukać, czy po prostu generalnie sprawdzamy sobie domy. Wydaje mi się, że musimy sprawdzać sobie domy w okolicy. W związku z tym wyjdźmy na górę. I jeszcze raz. I dobra, sprawdźmy sobie gdzieś domy w okolicy. Może zacznijmy od tego punktu. Halo, przyszedłem po alkohol. Generalnie, o ile dobrze pamiętam, Haran, czyli miasto, w którym się znajdujemy, jest miastem muzułmańskim. W kraju muzułmańskim, więc teoretycznie nie powinni mieć alkoholu. Nie do końca wiem, jak działa islam, ale o ile mi wiadomo, wierzący w islam nie powinni... Wow, nie wchodźmy tam. Nie powinni pić alkoholu. Być może się mylę. Dobra, znalezienie alkoholu może być problematyczne. Dodatkowo nie widzę nigdzie żadnych zombie, których mógłbym zabić. Może tutaj alkohol? Cóż, teoretycznie alkohol powinien być gdzieś w budynkach, w środku, w lodówkach. Może tutaj? Dobra, znajduję tonę zapasów, nie do końca to, czego szukam. Może powinienem szukać na wyższych piętrach? Nie, tak mówiłem, nie tam. Na dół poproszę, dziękuję. Halo? Wszystko okej? Chyba wszystko nie jest okej. Dobra, nie do końca wiem, co mu się stało. Zabierzmy mu jego ostrze. Być może wypił cały mój alkohol. Dobra, to będzie problem. Może gdzieś tutaj. Definitywnie na mapie nie został oznaczony żaden dodatkowy punkt, który mówiłby mi, gdzie mógłbym znaleźć alkohol. Na wszelki wypadek przeglądnijmy sobie questy. Okej, jest poród. Zdobądź więcej alkoholu. Dobra, wygląda na to, że gra jednak pokazuje mi i prowadzi za rączkę, gdzie dokładnie mogę znaleźć alkohol. I że co, tutaj? Że od tak po prostu? Przecież przeszukałem ich dom, znalazłem alkohol, dostarczyłem. Okej, rozumiem, że to jest punkt, do którego musimy dostarczyć sam alkohol, w związku z tym kontynuujmy moje małe poszukiwania. Może po prostu oddalmy się od tego miejsca. Nie wiem, czy przeszukiwanie slumsów, gdzie się znajdujemy, jest najlepszą opcją. Ups. Dobra, może tam. Wiem, że gdzieś tutaj jesteś. Halo? Tutaj. Dobra, nie żyjesz. Spróbujmy wejść sobie do tego domu. Być może tutaj mają alkohol. Dobra, jest lodówka, alkohol. Kto trzyma kawę w lodówce? Rozumiem chałwę, która może się stopić, popsuć i w ogóle, ale kawę? Serio? To będzie długi odcinek poszukiwawczy. Nie ukrywajmy, chcę pomóc przy porodzie. Haran nie jest najlepszym miejscem do rodzenia dziecka, no ale cóż, jeżeli ktoś był już w ciąży, zanim rozpoczęła się cała ta afera z wirusem, no cóż, raczej nie ma wyjścia, być może gdzieś... Dobra, to nie wygląda jak dom. To wygląda jak jakiegoś rodzaju bar. W barze zawsze jest alkohol. Na początek jednak zajmijmy się tobą. Już? Może ty masz alkohol? Cóż, wygląda na to, że nie mogę od tak wejść sobie do środka. Być może od góry? Halo? Alkohol? Nie, dziękuję. Nie chcę trybu współpracy po raz kolejny.
Rozumiem, że to właśnie miałem włączone ostatnim razem. Mamy sok. Nie do końca chcę sok, chcę whisky, wódkę. Rum. Jakikolwiek inny spirit. Dobra, puszka, nie do końca o to chodziło. Rozumiem, że to miejsce to jest po prostu wyschnięte źródło. Notatki. Może tutaj? Części metalowe, dobra. Wynośmy się stąd, to jest wyschnięte źródło. Tutaj raczej nic nie znajdziemy. Mam nadzieję, że w kolejnym punkcie nie będę musiał przeszukiwać tylu miejsc. Po prostu będę w stanie iść i wytłuc wszystkich ludzi Raisa, którzy się tam znajdują. Generalnie trochę nam opustoszało same miasto. Nie wiem, czy znajduje się w takiej słabej części, gdzie nie ma żadnych ludzi. Czy co dokładnie się stało, ale nie widzę żadnych zombie. Wszędzie tylko puszki, części, taśmy, kable, puszki, części. Gdzie jest alkohol? Czy jestem w stanie iść po prostu do wieży i kupić trochę alkoholu? To byłoby dużo prostsze rozwiązanie. Dobra, sprawdźmy sobie domy na wszelki wypadek, gdyby akurat ktoś zostawił tutaj alkohol gdzieś w okolicy. Sznurki, papierosy, alkohol. Dobra, chodźmy do wieży. Nie jestem pewien, czy będziemy w stanie zakupić aż 3 butelki alkoholu. Czy to jest nasza wieża, czy to jest raczej stara baza Raisa? Nie, dobra, to chyba jest nasza wieża. Albo przynajmniej jedna z nich. Na początek sprawdźmy sobie kwatermistrza. No dobra, baterie, puszki. Wszyscy dają mi puszki oraz wytrychy. Potrzebuję alkohol. Sklep. Sklep musi mieć definitywnie tonę alkoholu. Baterie, puszki, gaza. Gdzie jest cały alkohol, kiedy jest potrzebny? Dobra, wracamy do poszukiwań. To będzie cholernie długi odcinek. Nie mam zamiaru ściągać tych poszukiwań na 2 odcinki, w związku z tym nie odpuszczę, dopóki nie odnajdę całego tego alkoholu. No ja się pytam, gdzie są wszyscy zombie? The fuck? Okej, mamy alkohol, mamy jedną butelkę w końcu. Zobaczmy na wszelki wypadek, ile mam w ekwipunku, gdybym coś znalazł i po prostu nie zauważył. Słucham? Dobra, nie rozumiem. Podobno mam 14 butelek alkoholu w ekwipunku, których totalnie nie zauważyłem, myśląc, że mam 0. Dobra, wracajmy na miejsce porodu. Jakim cudem nie ogarnąłem całego tego alkoholu i czy mogę? Dobra, przez moment myślałem, że mogę do kogoś zadzwonić. Wracajmy na miejsce porodu. Tak, zgadzam się, totalnie czasami nie ogarniam. Byłem pewien, że jeżeli miałbym ten alkohol, to w tym momencie on by go po prostu zabrał od razu. Wygląda na to, że musiałem po prostu z nim porozmawiać drugi raz. Pytanie brzmi, czy alkohol to jest jedyna rzecz, którą w tym momencie potrzebują przy porodzie? Może świeże ścierki, ręczniki, gorąca woda? O ile mi wiadomo, tego typu rzeczy są potrzebne przy porodzie. Nie do końca wiem, gdzie znalazłbym czyste ręczniki, bądź gorącą wodę. Dobra, 40 metrów. O ile pamiętam, wejście gdzieś od góry.
rano? Czy ja jestem w dobrym miejscu? Nie, nie do końca zły budynek. Nieważne. Cokolwiek mnie ściga, olejmy to totalnie, zejdźmy na dół. Halo, mam więcej alkoholu. Hej, to ja, Crane. Mam więcej alkoholu. A, jesteś! Super, bo normalnie idzie jak woda, wiesz? Aha, tylko tyle? Prawie starczy, ale nie całkiem. Musisz tam mieć naprawdę brudno. Przy tej epidemii wszystko trzeba przemywać na cacy. Nie mogę ryzykować, że dzidzia się zarazi. Musimy mieć więcej alkoholu. Zaraza jest przekazywana przez ugryzienie, a nie... Okej, okay, rozumiem, że za drzwiami mamy całkiem niezłą imprezę, biorąc pod uwagę, że... Właśnie słyszę, jak ktoś to pije. Hej, mam więcej alkoholu. Wszystko w porządku? A, masz jeszcze? Tak, mam. Dzięki! Sześć! On wygląda na coraz bardziej zrobionego. Mógłbym to olać, ale tego nie zrobię. Dobra, wchodźmy do środka. Zakładam, że tam nie dzieje się żaden poród, tam jest po prostu libacja alkoholowa, taka gruba. Przebijemy naszej babci domek cały! Domek cały! No jasne. Domek cały! I kałoszy! Super! Dobra, nieważne. Nie będę tego komentować. Odmawiam. Zbadajmy sobie resztę domu na wszelki wypadek. Gdybyśmy mogli znaleźć tutaj coś ciekawego. Dlaczego miałem dziwne wrażenie, że tam nie dzieje się poród? Od razu na początku słyszałem coś o porodzie w Haran. Podobno można dorwać tego typu quest, jednak w tym momencie... No cóż, to nie jest poród. I skąd oni mają wino, kiedy ja dostarczałem zdecydowanie jakiegoś rodzaju whisky? Dobra, olejmy ją. Właściwie ich oraz whisky. Wyjdźmy na zewnątrz, spróbujmy przedostać się na drugą stronę do drugiego questu. No cóż, całkiem interesujące spotkanie. Sprawdź, co dzieje się w środku. Już wiem, co w tym momencie działo się w środku. Ostra impreza. Zobaczmy na mapie, gdzie znajduje się ten drugi punkt. No i cóż, tak jak mówiłem, gdzieś tam w oddali, spróbujmy się tam dostać jeszcze w dzisiejszym odcinku. Nie jestem pewien, czy mam gdzieś w okolicy bezpieczną strefę, gdzie mógłbym się zatrzymać przed atakiem na ludzi Raisa. Może podbudować trochę moje zasoby. Mamy kolejne 500 metrów do przejścia. Ja nie chcę prowokować wirali, więc będę używał raczej ostrzy. Może dostańmy się gdzieś na dach, będzie prościej poruszać się po okolicy. Wydaje mi się, że nie muszę przechodzić górami, mogę spokojnie przejść sobie po prostu tędy. Że nie będę musiał iść górską ścieżką gdzieś tam po prawej. Może wskoczmy na mur. Kotwiczka jak zawsze się przydaje. Dobra, czy istnieje jakaś bezpieczna strefa w okolicy? Zdecydowanie tak, może zahaczmy o nią. Nie do końca wiem, czym jest wejście do środka. To zdecydowanie nie jest przejście do strefy zero, które znajduje się po drugiej stronie. Oczywiście nie jestem w stanie podciągnąć się kotwiczką, bo po co? Jesteśmy za mało parkurowi, żeby podciągać się po skałach. Dobra, być może? Tak? Tak? Nie. Dobra. Miałem nadzieję, że zostało to trochę bardziej poprawione. Wygląda na to, że nadal nie. Tak, olejmy sobie supermarket. Przejdźmy tędy.
mam dziwne wrażenie, że strasznie zmniejszyła się ilość zombie w Haran. Jestem o tym prawie przekonany, ponieważ... Cóż, biegam po okolicy praktycznie nieatakowany. Dokładnie tak samo wyglądała sytuacja podczas przeszukiwania domów. Dobra, tam coś się dzieje, pomóżmy im. Mam nadzieję, że to nie są ludzie Raisa. Nie wyglądają na tagowych. Nagroda? Nagroda, nagroda? Nie? Dobra, nie to nie. A jednak? Tajemniczy nieznajomy przybył z odsieczą, dzięki. Tajemniczy nieznajomy przybył z odsieczą. Gdzie ta strefa? Dobra, 100 metrów w tamtym kierunku. Jesteśmy praktycznie na pograniczu samej mapy. Nie wydaje mi się, żebym zapuszczał się tutaj wcześniej. Dobra, nie do końca chcę przechodzić po kawałku z drutu kolczastego. Może tędy? Okej, zaczynam pamiętać tą część. Wydaje mi się, że to tutaj poszukiwaliśmy jakiegoś rodzaju karty bezpieczeństwa. Tylko gdzie ta bezpieczna strefa? Dobra, jest i bezpieczna strefa. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W kolejnym odcinku wyczyścimy sobie kolejny punkt, o którym ktoś coś mówił. Widziano tam podobno ludzi Raisa. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!